Cześć, witam. W dzisiejszym filmiku rozpakowanie komputera klienta, który został przysłany do wymiany elementów obudowy. Jest to Samsung Ultrabook Samsunga MP535, jak dobrze kojarzę. Ja sobie tutaj wytnę, bo mam kontakt do tego pana. Obejrzymy, w jakim stanie jest komputer, co z nim można zrobić i tak dalej. Później skontaktuję się z klientem, już wczoraj z nim rozmawiałem, że taki będzie układ, obejrzę i będziemy sobie rozmawiać, co ten ekran dalej. Reszta mnie nie interesuje, tak więc reszty nie wyciągam, gdyż wiem, że klient zapomniał włożyć jakiekolwiek dane kontaktowe do siebie. Aha. No i wszystko jasne, standardowo. Klapa do wymiany, zaślepka, jeżeli to przeszkadza dla klienta, to również do wymiany. Urwane Wi-Fi najpewniej. Spróbujmy go jakoś otworzyć. Trzeba to robić delikatnie już w takiej sytuacji, żeby nie narobić więcej biedy. Lekko przetrę. Bateria to zimny trup. Nie, no ale dobra, tak. Generalnie to, co mi trzeba, to widzę, tak. Tutaj też już pęka. Ramka jest w dobrym stanie. Trzeba będzie po prostu umiejętnie zdjąć. Tak więc będziemy wymieniali ten element i klapę. Klapa, ja nie wiem, czy widzicie, ale jest w jakimś takim kolorze. No nie jest to standardowy kolor dla tej serii produktów, chociaż one tam wychodziły różne. Ja miałem kiedyś, na przykład osobiście go używałem, purpurowego. Świetnie wyglądał swoją drogą. Purpurowe aluminium, naprawdę fajne. A to jest jakiś taki, nie wiem, brąz, fiolet, ciemny. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. No to generalnie filmik miał tyle zobrazować, tak, aby klient widział moment rozpakowania komputera na wypadek, gdyby coś z nim się stało, tak? Bo zawsze może być taka okoliczność. Ja teraz zorientuję się, jak wygląda cena tego elementu w tym kolorze, bo to też istotne. Skontaktuję się z klientem i będę ustalał dalsze szczegóły. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny film.